Historia Misia jest ciągle niestety pisana, to życie ma taki brutalny scenariusz. Teraz jedziemy do Białki Tatrzańskiej. Zapraszam na reportaż historiamisia.pl z Białki Tatrzańskiej. Misie są w drodze, czyli paczka, która została wysłana do Wopera, tutaj gdzie jest sztab Wielkiej Orkiestry w Nowym Targu, dopiero dojdzie dzisiaj w ciągu dnia. No niestety, podejrzewam, że te misie będą tutaj czekały na kolejną akcję, oby się nie przydały. Za to myśmy szybko rano zrobili ruch i kupiliśmy w sklepie. Dzisiaj w całej Polsce inwentaryzacja. W związku z tym drugiego dnia cokolwiek kupić jest bardzo trudno, ale kupiliśmy, misie są. Teraz do misi dołączamy nasze plakietki Niebij mnie, kochaj mnie. I o 10.30, równo o 10.30 mamy spotkanie też, że także z dziennikarzami. Będziemy w Białce Tatrzańskiej, gdzie zostało pobitych dwoje dzieci. Jeden niemowlak 3-miesięczny. Jego stan jest dosyć ciężki. Dobra, ten jest następny. Masz, bandażujcie, ja będę nakładać korteczki. Okej. Opuszczamy sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Nowy Targ i jedziemy do Białki Tatrzańskiej z naszymi misiami. Za mną będą tam media, no i będziemy próbowali głośno o tym mówić. Dwójka dzieci, nie jedno, ale dwójka dzieci, wskazuje wszystko na to, że dwójka pobitych dzieci jest w szpitalu w Krakowie na Prokocimie. No, trzeba tutaj dużo kręcić, żeby dojechać w to miejsce, gdzie miało miejsce pobicie dwójki dzieci. Białka Tatrzańska, ale istotnie jak się patrzy, no domy są gdzieś tam daleko w głębi i nieraz trudno wiedzieć, co się dzieje w takich miejscach. Ale dojechaliśmy na miejsce. Tu jest wejście. Wszystko wskazuje na to, że to dwójka dzieci została pobitych. Dzwoniłem do ordynatora szpitala w Prokocimiu. Stan 3-miesięcznego niemowlaka jest trudny, jak powiedział. A więc jest to sytuacja... Ktoś wyszedł? Nie. Jest to sytuacja wskazująca na to, że to niemowlę zostało potraktowane bardzo agresywnie. Ale w tym samym szpitalu jest drugie dziecko tych samych ludzi, czyli czterolatek, który tak samo jest podejrzenie, że został pobity. Dzień dobry! Dzień dobry! Ja do oczy. Dzień dobry, jest ktoś w domu? Ja jestem, nazywam się Jurek Owsiak, przyjechałem z Warszawy, chciałem się widzieć z tym panem, który pobił dziecko. Nie ma go w domu. Nie ma go w domu? Pojechał zakopany na prokuraturę. Musimy zgłosić. Czyli nie został zatrzymany. A mama? Był zatrzymany, mama jest w Krakowie. Z dziećmi? Tak. Czyli dwójka dzieci w szpitalu? Tak. A pan jest ojcem, przepraszam? Dziadkiem tych moich dzieci. Co się dzieje, że tak biją? Ja nie wiem, to nie jest może akurat bicie, nie wiem. Bo ja, że wystarczy coś pojeniem, to... To jako przyczyna była. Ale nie macie wpływu na to, żeby uspokoić tego mężczyznę? To jest pana córka czy pana syn? To jest Zink. To nie pierwszy raz już jest taka interwencja. To się powtarza. Najlepiej to było wtedy i raz, to było pierwsze dziecko. Miał tu, a on se tam mieszka. Każdy ma swoje oddzielnie. No ale słychać, nie? Przecież to nie tutaj... słychać, że się coś dzieje, że dzieci próbować nie było słychać, żeby się awanturował albo coś. Jak wróci zięć, to pan mu przekaże jedną rzecz ode mnie. To jest taki miś, wie pan, tu jest napisane, nie bij mnie, kochaj mnie. Pan mu to przekaże, ale nie odpuścimy tej sprawy, będziemy o niej mówili długo. Będziemy jeszcze inaczej, przyjedzie kurator, ma dzisiaj być, to jeszcze będziemy albo na leczenie. Ale na leczenie zięć?
No. Na jakie leczenie? Nie piję przeciwalkoholowe. A, bo piję. No to, że alkohol. Dzień dobry. A państwo też tutaj mieszkacie? Ile lat mają pani dzieci? Syn tej siostry, to jest w Krakowie. A to jest synek. To jest synek. Jak najstarszy. To no, piękne dziecko, ładne dziecko. Troje dziecka moja. No to małe dzieci, wyobraża sobie pani, że można takie dziecko uderzyć? Nie. No ale tak się stało. Ale siostra jeździła do Krakowa, zawsze go pilnowałam, nie wiem. Pani wiedziała o tym, że ten mąż pani siostry pije alkohol? Nadużywa. Proszę pana, proszę się nie obrazić na mnie. Jak mi wyszły jakieś załatwienia, to też to siostra mi też nie mówiła, kiedy mówiła mi, żebym pilnowała tego małego. Ona jeździła, to też chciała, żeby ten ojciec pilnował. Ja się nie obrażam, ja po prostu chcę o tym mówić, bo Polacy biją ciężko, dzieci. Mi ciężko mówić temu, bo jest. Nie wiem. Mogę wam dać po misiu? Dajcie jeszcze dwa misie. Dajcie dwa ładne misie. Trzymaj, to jest dla ciebie misio, trzymaj. Weź. No weź ode mnie. I to dla ciebie jest misio. Trzymaj. To jest twój misio. Przytul go. Przytul mocno misio, bo to jest taki misio, który potrzebuje przytulenia. Dobrze? Rozmawiamy z siostrą kobiety, której dzieci zostały prawdopodobnie pobite. Zwracajmy na to uwagę. No, nie możemy dopuszczać, żeby pijany wariat rządził i po prostu terroryzował dom i terroryzował 3-miesięczne dziecko. To jest w ogóle niedopuszczalne. Niech się rzuci na sobie go równym. Gospodarstwo, jakich wiele. Podejrzewamy, że człowiek, który skrzywdził swoje dziecko, prawdopodobnie wszystko wskazuje na to, że je skrzywdził, jest tam w domu, że i teść, i wszyscy domownicy, no, już go nie pokazują nam. Facet się schował, ale zostawiliśmy nasze misie. Nie bij mnie, kochaj mnie, wszystkim dzieciom. Dzieci je przytuliły, bo dla nich misie jest niezwykle czymś ważnym i istotnym. Ale jeżeli nasza wizyta spowoduje, że będą ci ludzie bardziej dbali o te dzieci, które tam są w środku, a człowiek zostanie ukarany, jeżeli to uczynił, to powinien być bardzo w srodze ukarany, bo nie jest to pierwszy raz. No to po to tutaj jesteśmy, ale na końcu no nie jesteśmy tymi, którzy będą jeździli po całej Polsce, bo Polska zwariowała, po prostu bije dzieci, dorośli biją dzieci. Tych sygnałów mamy bardzo dużo, ponad 19 tysięcy zgłoszeń w 2013 roku. To są dane policji, a więc kilka razy, kilkadziesiąt razy dziennie, czy kilkaset razy dziennie ktoś krzywdzi dziecko. I mówiąc o tym, będąc tutaj, zwracam się do was wszystkich, żebyście nie byli obojętni. Nie apelujemy do tych, którzy katują, no bo ci nie słuchają takich komunikatów, ale mówimy do was wszystkich. Nie bądźcie obojętni, bo za moment będziemy krajem kolejnym, który jest bardzo źle oceniany, jeżeli chodzi o opiekę nad ludźmi w podeszłym wieku, a teraz jeszcze będą o nas mówili, że katujemy dzieci, że jesteśmy ludźmi, narodem, który nie dba o najmłodszych, które są zupełnie niewinne. No jak one mają, jak może zareagować niemowlak na pijanego, rozjuszonego faceta, który wyładowuje w ten sposób swoją agresję? My nie spoczniemy. My o tym będziemy mówili cały czas i po prostu będziemy się tym zajmowali. Będziemy wam zwracali uwagę tymi właśnie misiami. historiamisia.pl. Nie bij mnie, kochaj mnie. Idziemy je zostawić tutaj w takim ruchliwym miejscu, żeby się ludzie pochylili. Białka Tatrzańska. Tak pomyśleliśmy, gdzie zostawić te nasze misie. Białka Tatrzańska, no jest ta jedna, gdzie byśmy byli, gdzie doszło do tragedii. No i ta druga, bardzo turystyczna, bardzo piękna. Mnóstwo bardzo ludzi z całej Polski, wiele tysięcy osób. I tak pomyśleliśmy, że to jest to miejsce, gdzie po prostu zostawimy te misie i popędzimy do Warszawy. No to chodźcie, bo tam jest jakieś podobno, będzie fajne miejsce, żeby to zostawić. Byliśmy w Białce Tatrzańskiej, w miejscu, gdzie doszło do tej tragedii. Normalne budynki, sąsiedzi, gospodarstwa, miejsce oddalone od tak bardzo gwarnego miejsca, jakim jest to miejsce, gdzie przyjeżdża kilka tysięcy osób dziennie i przewija się na wyciągach narciarskich, przyjeżdżając z całej Polski, z całej Europy. Spędzają tutaj swój czas i to taki mile bardzo spędzony. To właśnie w tym miejscu chcemy zwrócić uwagę Polakom i wszystkim, że nasza historiamisia.pl niestety ma ciąg dalszy.
prawie 20 tysięcy z różnych zdarzeń, które odnotowała policja, zdarzeń, które były skierowane wobec dzieci, zdarzeń agresywnych. Także my chcemy o tym mówić. Tutaj w Białce Tatrzańskiej zostawiamy nasze misie, prosząc wszystkich was, włączcie się do akcji reagowania. Nie jesteśmy instytucją, która ma temu zapobiegać formalnie. Są do tego powołane instytucje i niech one słuchają także nas. Ale wy wszyscy zwracacie na to uwagę, reagujcie, jeżeli słyszycie płacz dziecka, po prostu zapytajcie, czy się coś stało, bo być może właśnie dochodzi do kolejnej tragedii. 3-miesięczne dziecko. W stanie ciężkim jest w szpitalu w Krakowie w Prokocimiu pod bardzo dobrą opieką lekarzy na intensywnej terapii. Dzwoniłem godzinę temu do Chorzowa. 4-letni Kacper walczy o życie. Lekarze cały czas mówią, że stan jego jest bardzo, bardzo trudny. Nie odpuśćmy sobie tego. Wszyscy włączmy się do akcji reagowania na agresywne zachowanie dorosłych wobec dzieci. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Białce Tatrzańskiej.